Wróg publiczny. Recenzja filmu. Piotr Boroń. Kilkanaście recenzji i już zdążyłem zdewaluować stwierdzenie, że to jeden z najlepszych filmów, jakie znam. Ale uwierzcie mi, choćby po raz ostatni, to naprawdę jeden z moich najbardziej ulubionych filmów. Pochodzi z 1998 roku. Nie do wiary, że już taki stary, bo rzeczy w nim pokazane są wciąż teoriami spiskowymi lub wyrazem manii prześladowczej dla większości ludzi. A ci mają rację w demokracji. A to, co mi się w nim najbardziej podoba, to ekstremalna logika. Na początek, oddając hołd ludziom z argusowym okiem, przypomnę, co wytknęli filmowi. Napęd komputera zmienia miejsce, a szach Iranu ustąpił rok wcześniej, niż to podano w filmie. Są więc błędy. Ale poziom logiki jest niezwykle wysoki i zmusza do skupionej uwagi przez cały czas. Ponad 130 minut nauki mechanizmów przy próbie przeciwstawienia się obywatela swojemu państwu. Podsłuchach, śledzeniu, eliminacjach, gnojeniach itd. Film musi być zatem perfekcyjny i spontanicznie biję brawo, gdy bohater wykazuje się dużą sprawnością fizyczną, uciekając przed wyćwiczonymi agentami CIA, ale autorzy filmu w pewnej scence informują nas, że i on regularnie uprawiał sport. Czyli nie popełniają błędu jak wielu, których bohater nagle staje się Supermanem. Sprawnością szkolonych agentów CIA jest w stanie sprostać facet, który po prostu był kiedyś agentem. Do tego cała masa szczegółów i nie ma się do czego przyczepić. A warto z filmu się uczyć. Szczególnie procedur i techniki panowania nad ludźmi, którym w głowie się nie mieści, że wielu ludzi po prostu pracuje zawodowo przy użyciu tej techniki. Nie bójcie się jednak tej techniki zbytnio. Dacie sobie radę. Autorzy traktują widzów życzliwie i pojawiają się w filmie znakomicie wplecione instruktaże w rodzaju: teleskop Hubble'a współpracuje z satelitami i zbiera wszystko, co chce z Ziemi, lub nie nagrywają wszystkiego. Komputer wychwytuje takie słowa w rozmowie telefonicznej jak Al-Kaida, prezydent lub co tam się zaprogramuje i wówczas uruchamia nagrywanie. Tak jest od 20 lat. Główny problem filmu to konflikt pomiędzy ideą silnego państwa, które powinno mieć prawo do wytropienia terroryzmu w zarodku z jednej, a z drugiej człowiek. Dla lepszej percepcji triki filmowe idą w parze z instruktażem. Wysoki, jak to się mówi, urzędnik bezpieczeństwa USA zabija kongresmena, a właściciel przypadkowego nagrania ginie w ucieczce przed chłopcami CIA. Po drodze wyrzuca jednak kasetę kumplowi napotkanemu w sklepie z damską bielizną. I tak oto szczęśliwy mąż i bystry prawnik, jakby mu było mało problemów z mafią, która gnębi jego klientów ze związków zawodowych, zostaje wciągnięty w wir spraw, których nie rozumie jego żona. Problemy się potęgują, a wątki mnożą, aby wkroczył Deus ex machina i wszyscy, prócz licznych trupów, mogli spędzić Christmas time w rodzinnym gronie. Chyba już macie mi lekko za złe, że nie podaję nazwisk aktorów, a ja specjalnie daję wam czas, byście słuchając zrobili mały casting. Przymierzano do głównych ról George'a Clooney'a i Shina Conneriego, i Mela Gibsona, i Sylwestra Stallona, i Toma Cruza, ale ostatecznie zagrali Gene Hackman i Will Smith. I to bezbłędne decyzje reżysera Tony'ego Scotta. Świetny jest też oczywiście Jon Voight, Jack Black, Jason Robards i w epizodzie zakupowym Ven Arcoraci. I last
Button List, filmowa żona Smitha, Regina King. Nawet podejrzewam, że aktorzy mieli przez cały czas poczucie, że grają w czymś znakomitym, bo w filmie znajdujemy obok znakomitych, także genialne sceny, jak małżeńskie umizgi, czy właśnie scena zakupów, z których przebija już nawet nie najwyższy talent aktorski, ale jakby chorobliwe wczucie się w odgrywaną rolę. Nawet małe dzieci grają w tym filmie genialnie, czego nie można powiedzieć o żadnym polskim filmie. Nie oddaję się wielkim rozważaniom o problemach w filmie poruszanych, bo całą ufność pokładam we skutecznym państwa odbiorze. No może tylko jedna refleksja. Przy tak szybkim rozwoju techniki, film sprzed ćwierć wieku to jakby dzieło przedpotopowe. Jakież postępy od tego czasu musiała zrobić technika śledzenia dzięki urządzeniom elektronicznym. A w filmie mówi się raczej o tym, co specjalistom było już od jakiegoś czasu dobrze znane. Od 20 lat na przykład. I zapewne autorzy filmu nie zostali wtajemniczeni pod koniec XX wieku przez CIA w ich najnowsze sposoby. Czy jest jakiś sposób na obronę zwykłego obywatela przed monitorowaniem jego tajemnic? No jest. Bardzo prosty. To żyć tak, aby nie wstydzić się niczego, co się robi. Nie być dwulicowym. Ale mamy też prawo wymagać od służb, które utrzymujemy z naszych podatków, aby, jak sama nazwa wskazuje, służyły nam skutecznie. W przeciwnym razie, to znaczy, gdy ich praca nie będzie nam prawdziwie służyła i będziemy się bali, że ktoś bezkarnie nas podgląda, że chce tego używać przeciw nam, to będzie znaczyło, że służby są raczej naszym okupantem, a nie naszym ramieniem w walce z przestępczością. To zjawisko egzekwowania służby dla nas, ludzi, którzy utrzymują się z naszych podatków, jest nieco trudniejsze w przypadku, gdy państwo liczy wiele milionów i podatki znikają w jakiejś ciemności. Ale to nie zmienia faktu, że wojsko, policja czy jakiekolwiek służby, a również wybrani przez nas politycy, są tylko na kontrakcie. Są wynajęci przez nas do pracy dla nas. Rozbawił mnie kiedyś znajomy, który do wówczas jeszcze milicjanta, który ewidentnie niesłusznie czepiał się tegoż, zwrócił się słowami: zwalniam pana z pracy. To brzmiało w tamtych realiach satyrycznie, ale gdy scenka wraca w moich wspomnieniach, przyznaję koledze coraz więcej racji z każdym wspomnieniem. To on starał się być, choćby żartem, normalnym w tamtych nienormalnych czasach. Całe szczęście, że dzisiejsze czasy są normalne, a służby państwowe służą obywatelom, a nie państwu albo jakiejś partii. Bo państwo to tylko instytucja, która ma pilnować, aby żadna z naszych wolności obywatelskich nie była zagrożona. Partia lub państwo nie mogą być celem. Prawda? Dziękuję. Piotr.